Panie dyrektorze, co obecnie się dzieje ciekawego w onkologii? Jakie są takie największe wyzwania na najbliższe miesiące? Największym wyzwaniem takim, na które czekamy od lat, to jest wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej w całym kraju, bo od kilku lat trwa już pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej i najwyższy czas, żeby dostęp do skoordynowanej opieki onkologicznej był wprowadzony w całym kraju. Na jakim etapie teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o wdrażanie sieci i czy planowane są jakieś zmiany, bo dokonywali już Państwo pierwszych analiz działania pilotażu sieci? Pierwsze analizy działania pilotażu już zostały dokonane pod koniec grudnia 2020 roku i taki raport trafił do Ministerstwa Zdrowia i na podstawie tych analiz, ale również zgłaszanych innych uwag, głównie związanych też z problemem pandemii, organizacja opieki onkologicznej na pewno się zmienia. I powstała już nowa wersja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która została zresztą bardzo pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę do Spraw Onkologii. I ta ustawa w tej chwili wchodzi do Sejmu. I mamy nadzieję, że ta ustawa rozwiąże wszystkie już wątpliwości co do zasad tworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Dla nas najważniejsze są jednak te korzyści, które płyną bezpośrednio dla pacjenta. Czyli poprawa komunikacji z pacjentem, poprawa nawigacji tego chorego w systemie, czyli rozszerzenie zakresu działania koordynatorów i przede wszystkim współpraca z różnych placówek, które chcą się zajmować opieką onkologiczną. I to, co jest bardzo istotne, ustawa jednoznacznie definiuje, że właściwie każdy może wejść do Krajowej Sieci Onkologicznej pod jednym warunkiem, że będzie raportował to, co robi z pacjentami. A to na pewno zwiększy bezpieczeństwo diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ustawa to zawsze jedno, ale właśnie, żeby się przykuła na tą dobrą komunikację, na różne zmiany. Jak pan uważa, czy potrzebne są jakieś kolejne szkolenia, na przykład pracowników, no i przede wszystkim jak z finansowaniem tych zmian? Bardzo ważne są szkolenia i przede wszystkim szkolenia najpierw z zakresu zmian, które są wdrażane w ramach ustawy, bo w przestrzeni medialnej jest mnóstwo nieporozumień w tym zakresie i uwag krytycznych, które nie odnoszą się właściwie do treści ustaw, bo jakby świadczą tylko o tym, że te osoby, które krytykują, to po prostu nie przeczytały ustawy, więc przede wszystkim trzeba poprawić komunikację. Na pewno też wiele elementów takich, które wynikają z już takiego zarządzania, stricte zarządzania ruchem pacjentów, trzeba nie zapisywać w ustawie, tylko zapisywać w rozporządzeniach. Nam bardzo zależało na tym, żeby modyfikować kartę DILO, ale żeby to nie było wpisane w ustawę, tylko właśnie w rozporządzenie, ponieważ te modyfikacje muszą być częściej wdrażane. No i czekamy na całość dokumentacji, bo jeszcze nie wszystkie treści rozporządzeń są opublikowane. Szczególnie nam zależy na stopniowym i takim bardzo ewolucyjnym wdrażaniu mierników jakościowych, ponieważ z mierzeniem jakości trzeba się najpierw zmierzyć, trzeba się tego nauczyć. To nie jest łatwy proces. My mamy już doświadczenie kilkuletnie i wiemy, że to jest trudne i chcemy wszystkim pomóc w tym zakresie i te szkolenia w tym zakresie też będą bezwzględnie konieczne. I kiedy pan myśli, że sieć objęłaby cały kraj? Mam nadzieję, że zapisane w ustawie data 1 stycznia jest możliwa do utrzymania. Długo dyskutujemy o tej sieci. Wydaje mi się, że właściwie już każdy tylko czeka na tą datę wdrażania. Dużo szpitali, wiele osób też zgłasza się do nas, ogląda u nas, w jaki sposób myśmy to wprowadzili. I ta data jest do utrzymania, tym bardziej, że, co chcę podkreślić, tym bardziej, że jest długi okres takiego delikatnego procesu wprowadzania sposobu mierzenia jakości. To nie jest tak, że od razu od 1 stycznia od każdego się będzie wymagało pełnego zakresu działania. Wiadomo, że i systemy informatyczne, i sposób pracy trzeba odpowiednio dostosować. I na to będzie odpowiedni czas. Czas pierwszej oceny efektów jest przewidziany dopiero po 2 latach, więc to będzie ten moment, w którym
będziemy mogli po raz pierwszy ocenić, jak efektywny był ten proces wdrożenia. Im wcześniej wdrożymy Krajową Sieć Onkologiczną, tym szybciej pacjenci mają szansę na poprawę dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej. To jeszcze chciałam spytać o kondycję finansową szpitali, pańskiego szpitala, bo tutaj dużo rozmawia się o sytuacji szpitali powiatowych, u których często ten wzrost finansowania wynosił poniżej 16% czy do 16% i twierdzą, że się zadłużają. Jak to wygląda właśnie w takich placówkach jak u pana? Czy tych pieniędzy na inflację, na pokrycie rosnących kosztów w związku z inflacją i na wynagrodzenia wystarcza, czy potrzebne są jakieś kolejne przeszacowanie, jeżeli chodzi o wyceny? Wynagradzanie szpitali wielospecjalistycznych, w tym szpitali onkologicznych, związane jest bezpośrednio z ilością realizowanych usług. Dlatego te podwyżki, które teraz do nas trafiły, które były przewidziane nie na inflację, tylko na podwyżkę wynagrodzeń, no w tych wartościach, które ustawowo były określone, nam wystarczyły. Bo my po prostu mamy tych pacjentów. Nie szpitale onkologiczne, szpitale też pulmonologiczne, bo ja mam teraz w strukturze taki szpital, nie żyją z ryczałtu, tylko żyją z realizacji usług. I to jest akurat zdrowa relacja. Z kolei pyta pani redaktor również o inflację. To no, inflacja jest tak duża, że na pewno te wzrosty wyceny świadczeń nie pokryją wzrastających kosztów inflacji, szczególnie takiej inflacji, której my nie wiemy, do jakiego poziomu dojdzie. Więc tu na pewno bezwzględnie, i to już od wielu lat, apelujemy o ciągłą, jak najczęstszą retaryfikację świadczeń. Ale świadczeń, a nie finansowanie gotowości do realizacji świadczeń, bo to wydaje mi się, że dla pacjentów jest dużo bardziej bezpieczna forma no, zwiększania nakładów na opiekę medyczną. No, wydaje się, że właśnie w onkologii w miarę często do tego dochodzi, bo obszary takie jak interna i różne inne zakresy w szpitalach powiatowych to nieraz po wiele lat nie były taryfikowane. Czy obecnie trwa jakaś taryfikacja, która jest dla państwa ważna? W onkologii nie wszystkie postępowania zostały zakończone sukcesem. Część zmian taryfikacji przeszła przez weryfikację w Agencji Oceny Technologii Medycznej, a nie znalazła swojego zastosowania w poprawie wyceny w NFZ-cie. Na pewno dla nas dużą pomocą było wdrożenie unitów i poprawy wyceny właśnie w ramach działania kompleksowego w unitach, przypomnę, przewodu pokarmowego, nowotworów i raka piersi. I to nam pomogło. Czekamy na podobne działania w zakresie raka płuca, też ginekologii onkologicznej, urologii onkologicznej. I może tą drogą będzie łatwiej prowadzić poprawę wyceny właśnie w tych miejscach, w których jest najbardziej kompleksowa i najbardziej profesjonalna opieka onkologiczna. Tylko trzeba te unity dodatkowo wzmocnić miernikami jakości, żeby to też nie było znowu takiej sytuacji, że ktoś deklaruje, że jest kompleksowy, a nikt tego nie mierzy i nie sprawdza. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.